No cześć, tutaj Indie StarCraft, mamy 5 listopada 2014, godzina 21.11 i zaczynamy ladder europejski. Witam czat i witam wszystkich widzów oczywiście. Jeszcze sprawdźmy może opcję dźwięku, czy to wszystko jest jak być powinno. Tą muzykę trochę ponurą, ale zarzucimy. Podczas samej gry jest taka trochę bardziej optymistyczna. I ciśniemy. Najpierw będziemy grać na Łukasz. No zerka. Nie lipca, tylko listopada. Co ja powiedziałem? Hashtag no cześć. Ja mam lagi, czy all mają lagi? Nie powinieneś mieć lagów według mnie. No chyba, że Twitch ma jakieś problemy. To wtedy tak. Jest już klimatyczna muzyczka ze StarCrafta 1. Nie przepisał mi się Nexus na początku i teraz te probki trochę się poplątały, ale pierwsza gra to zawsze jest w ogóle bałagan. Jest niefajna. Co dzisiaj bez rozgrzewki? No jakoś tak wyszło właśnie, że bez rozgrzewki. Tak jest, tym razem na streamie będą grane takie imby, że każdy, kto ich użyje, to od razu ma mastera w kolejnym sezonie, więc oglądajcie. Sama imba będzie. Najlepsze zagrania. Takie zagrania będą dobre. Zaczął od Hatchery. Cwaniak. Dobra. Z racji, że on zagrał Hatchery, to ja będę robić Nexus przed Cybernetic Core. Będę mieć szybszy Nexus trochę. No i robię ekstraktor, bo zobaczył pewnie moje otwarcie od gateway'a. Czymś się będę chwalić za chwilę? O! Zobaczymy. Nie ma jeszcze trzeciej bazy, ale to normalne, skoro zaczął od... Znaczy, że zrobi... jak zrobię ekstraktor, to normalne, że ta baza będzie trochę później. Ja zagram sobie Stargate'a i pewnie Oracle. Nie chcę stracić za bardzo tej probki. Oj. Gas.
Ciekawe tylko, czy on z tą szybkością zaraz mnie nie zaatakuje. To by było trochę ryzykowne. Znaczy trudno do obrony, może tak. Ryzykowne. Z jego strony niezbyt. O, to mądrze zagrał. Znaczy dobra, jednak nie do końca mądrze. O, robi Lingi z szybkością właśnie. Idealnie mu się zakończy ten spor, więc zachowuje Oracle póki co. Kurczę, źle stanął ten Stalker mój. O nie! Robi linki? Ciekawe. No nic, to mnie trochę zmusza do tego, żeby się jednak tutaj lekko wycofać. Szkoda, że mi zniszczył w tej trzeciej bazie tutaj tą propkę, bo nie mogę polona zrobić, jakbym chciał. Obczaję, co on zagrał. No dobra, jest spory błąd teraz z tym supply blokiem. No ładnie mu wyszło zniszczenie tej proby w czasie bazie, bo przez to teraz nie mam za bardzo jak się bronić. Ciekawe, nie atakuje dalej. To dlatego, że widzi tego mojego Nexusa. I mówi, że on może za chwilę dalej atakować albo zrobić switcha muty. No właśnie, jest switch muty. Nie będzie łatwo tego wygrać.
Chociaż jest już przynajmniej jakaś obrona. Jest rośnie szansa, że się jednak wybronimy może. Jakimś cudem. Bo jeszcze nie robi żadnych tutaj. No ładna miazga. No bronimy się, żyjemy. No i dalej gra te muty. Mimo wszystko. Dobra. Jeszcze żyjemy. Obrona Częstochowy trwa dalej. Jeszcze jednego kolosa. Chyba mogę już go atakować, chyba nawet powinienem go teraz już atakować. Tylko że nie zrobił tego switcha jakiegoś, żeby Sworn Hosty. Aha, zrobił. A, nie zdążyłem podnieść. Dobra, mój błąd. Ale idealnie wyszedł ten atak, bo jednego tutaj zniszczyłem przed tą całą masą krytyczną. Jak widzicie, poszło. Więc wow, wygrałem na muty i to pierwsza gra dzisiejszego dnia. Wow. Co tu się dzieje? Momencik, zobaczymy jak na czacie. Jeszcze jego statystyki to... 409, 390, trzeci w masterze. A, jest pytanie, jak uczyłem tą tam z tego innego kanału. Wczoraj o 19 po angielsku. Było 50 za godzinę normalnie, ale to nie ona płaciła, tylko inny gość taki. Czy
Czy Indy zrobił lekkiego zooma i nie zauważył? Nie zauważyłem go, jeżeli zrobiłem przypadkiem lekkiego zooma. Ale chyba wątpię, żeby był. Patrzymy dalej, co się dzieje. Siema, siema, witamy nowe osoby na streamie oczywiście. Co my tu dalej mamy? O, widzę, że Akros napisał, że zagrał przed chwilą świetny PvP i dzięki mnie gra coraz lepiej. Dziękuję, jak miło. Co my tutaj mamy? Indie super poradnik z tym a z przełowywaniem jednostek. No właśnie dzisiaj mnie tak chwyciło, żeby to zrobić. Okej, szukamy kolejnej gry, żeby nie było za dużej przerwy. I jedziemy dalej. Ale mam delay. Nie no, trochę odpowiadam na poprzednie pytania, które sobie przejechałem czatem wyżej. Także spokojnie. Nie ma chyba takiego strasznie dużego opóźnienia, jakieś 20 sekund myślę. Indy, co trzeba zrobić, żeby zostać stałym widzem? Trzeba stale oglądać stream. Wtedy zostajesz stałym streamem. Aha, wysłać donate'a już, bo ci odpisują. Dobra, gramy na Darksworm tym razem, na Zerga. I ciśniemy. Znowu Zerg. Ale może coś ruszy, jeżeli chodzi o granie tego PvZ na muty, bo to kurczę, nie jest łatwy temat. Zwłaszcza z tymi mutaliskami. Może tym razem otworzę otworzę i zrobię otwarcie z Feniksami, no. Feniksy. Także tym razem będzie Fortress Expand. Jeżeli on zrobi Hatchery First, to mu zagram Cannon Rusha. Jakoś tutaj pewnie. Albo w innym miejscu. Pomyślimy nad tym. Może teraz nad tym pomyślimy, gdzie tu można by tego Cannon Rusha strzelić. Niby tutaj też widziałem, jak raz jakiś pro próbował. W tym miejscu, o tutaj. Chyba trzema pylonami się zagrodził, ale to nie jest jakieś tam chyba super się zagradzać trzema pylonami. No ale też nie wiadomo, czy on w ogóle zrobi Hatchery First, bo jak zagra spawnik pula, to raczej nie zrobi tego Cannon Rusha. Indy, zapuść włos. Nie, wolno nie zapuszczać jakoś specjalnie włosów. Tak powinienem już się ściąć, bo są tak. No ale olać. O, nie ma. Czyli zaczął spawning pula. To go tutaj trochę poblokujemy. O, jest też druga dronka. Się wkurzył chyba. Nie, żyj, 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 żyj. Już tutaj prawie mi umarł ten robotnik. Ale tu mam dwie proby, ojej. Rally points. Obczajamy jeszcze raz jego... A, nie, nie obczajamy. Ciekawe, zrobił 6 lingów, więc ja muszę tutaj zablokować. Jak się będzie dało. No
Dobra, blokujemy przejście ładnie, żeby te zerglingi do mnie nie wbiegły. Znaczy jak przebiegnie, to przebiegną to raczej tylko dwa. Bo tutaj kanon jest tak na tyle blisko, że łatwo by je sięgnął, myślę, ale i tak lepiej stanę tą probką. Przez chwilę. No a teraz jest już zalota, więc los. No, szybkiego Stargate'a jeszcze zrobimy. A, on zauważy tego Stargate'a. Ale to i tak zrobię Feniksy. Szybko to wszystko teraz jest zagrywane, kurczę. Kiedyś ten postawił tego Stargate'a chyba z 20 sekund później. Ale wyćwiczył. Dobra. Chronobusty zachowujemy na Feniksy. Trochę spóźniłem tego zakolejkowania Warp Gate'a, no ale trudno. Jedziemy dalej. Robi już tutaj jakiegoś ler, widzę. Nastawiał, kurczę, tych sporów. No nie jest. Oj, dobra, duży błąd w tym momencie to był. Są hederki, widzę. Więc nie będzie łatwo się obronić. I myślę, że chyba muszę nawet zrobić tutaj te kanony. No jak mi zrobi ten timing na trzecią bazę, to może być faktycznie ciężko to obronić bardzo. O, już coś się dzieje. Wow, ale się bym załadował, ale on atakował skały. Uff. No i widzicie, jeszcze nie ma za dobrej saturacji tutaj, więc tym bardziej ten jego timing może być całkiem silny. Także ja teraz w sumie przerywam robienie dron probek. Ale z tymi kanonami. O kurczę, chyba że tędy zaatakują, to faktycznie może być kłopot.
Dobrze. Jeszcze mam pojedyncze hydry. Robi to hydra, ale tutaj z tego mu nic nie wyjdzie. Sprawdzamy teraz, czy robi Vipery. Nie robi, więc jest świetny. Znaczy może przejdzie mu... Nie, on nie przechodzi w muty, skoro robi tyle hydralisków, to on za dużo gazu inwestuje w nie, więc nie robi mutalisków. Jak robi, to ma gaz, haka. Haka na gaz. Teraz moje Feniksy mogą zginąć. Uwaga, patrzymy, jak giną Feniksy. No, jednak nie zginęły. No, nie zajmuje złotej. A, bo zajął to sobie, cwaniak. No dobra, jedziemy na niego. Czy mi się wydaje, czy ja zapomniałem zasięgu? No nie mogę, zapomniałem zasięgu. Ale przy mikro to widzę, że i tak on tutaj nie jest w stanie za dużo zrobić. GG well played! Słaby timing mu wyszedł koniec końców. I Feniksy, kurczę, niezłe jest to otwarcie. Jego statystyki 62-53, ale za wysoko w masterze to on nie był. Patrzymy jeszcze tylko chwilę czat. Obczajamy pytania, odpowiadamy i lecimy dalej. Idziemy, idziemy. PTRSC2. Jest jakiś test serwer? W StarCraftie coś nie kojarzę, żeby coś miało być, chyba że tylko tak sobie piszecie. Dobry wieczór, witamy, witamy. Czy zagrałbym Voidreye? No zależy na jaką rasę. Jakby mi ten zerg zrobił koruptory, to dobrze jest dodawać Voidreye z tego jednego Stargate'a początkowego, żeby je tam kontrolować. To akurat dobrze jest wtedy wykorzystać ten budynek właśnie, Stargate. Co jest najlepsze na tory? Zagadka. Znaczy nie są złe immortale, tylko problem jest jak się ghosty pojawią z kolei. Immortale są niezłe. No i ten pest. A chociaż ten pesty to muszą tylko z zasięgu bić, bo jak tory się do nich zbliżą, to też jest wtedy różnie. Kiedy zagram w Hots? No właśnie teraz gram w Art of the Swarm. Tak patrzę jak ty grasz, odechciewa mi się grać. O, niedobrze. Igor Kaczorek? Nie, do mnie nikt nigdy Kaczorek nie mówił. Indyk prędzej. Bo Indie. Indy, czy mogę podejrzeć ten twój build na zerga?
No możesz podejrzeć ten mój build na streamie, był przed chwilą i potem na YouTubie będzie, więc możesz go śmiało podglądać. A jeżeli chcesz replay z tej gry tak bardzo mocno, to możesz do mnie e-maila napisać, może się uda go tutaj ci go załatwić i wysłać. Nigdy kolejna gra bez zasięgu do kolosów. 2 na 10. Jak żyję? No ja całkiem w porządku żyję, trzeba przyznać. Nie narzekam. Jak się nazywa Indie? Indyk Kaczmarek. Nie, w Heroes of the Storm nie gram. I raczej póki co nie zamierzam grać, także spokój. Jeszcze tylko coś na szybko obczaję sobie. A w sumie już mogę zacząć szukać następnej gry, już się szuka. Jedziemy, atakujemy dalej. To właśnie może być ostatni stream z tego sezonu StarCrafta, bo on się kończy 10, czyli za 5 dni, czyli w poniedziałek. A ja będę w piątek, sobotę na Bliskonie. Znaczy na Bliskonie, będę w Tychach, w studio SL, będę komentować Bliskon. Więc niestety... Tak, to niestety będzie ostatni stream. O, pieniądze! Coraz bliżej 200 milionów. Może się przestraszyłem. Przestraszyłem się. O, Just Paul! Again, dzięki wielkie za wsparcie. Ale teraz mnie przestraszył ten dźwięk. Dzięki wielkie, Just Paul, za wsparcie. Dzięki wielkie, Just Paul. Szukamy kolejnej gry, co się długo szuka, już ponad minutę. Zazwyczaj o tej godzinie, jak szybciej to idzie. Dziwną minę miałem, bo byłem przestraszony tak przez ułamek sekundy. BlizzCon? No, będę komentować BlizzCon w piątek i sobotę, a potem w niedzielę. W niedzielę jeszcze będę, no bo w niedzielę o 3 nad ranem się skończy stream, więc jeszcze będę tam spać i w niedzielę właśnie ten będę odpoczywać, a potem w poniedziałek wracam tutaj do mieszkania i powinien być w poniedziałek w mieszkaniu. I tak to wygląda. A potem za kolejny tydzień będę we Wrocławiu komentować Hall of Games. Po osiągnięciu 100 dolarów dotacji Indie planuje wprowadzić wyskakującego screamera po wlocie każdej dotacji. Będzie zabawa. Tak, będziecie mnie straszyć dotacjami. Będzie się włączać jakiś straszek mi. Super pomysł w ogóle. Ja będę siedział przerażony, a wy będziecie się pastwić. Bardzo dobry pomysł. Ciekawe, czy jakieś choroby od tego mogą powstać. Od takiego stresu. Dobra, Seed Solo, Zerg. Znowu na Zerga, poważnie. I on jest z Root. O, zagram starego dobrego 8 Gate'a, żeby było ciekawiej, jakieś takie urozmaicenie, a nie standardowa gra. Przeczytałem, co napisał Just... A, nie, wyświetla się na ekranie, niech z tym się rozwija dalej. No tak, nie ogarnąłem. W każdym razie teraz moje zagranie na Zerga będzie takie, że zrobię na... 15 bądź 16 supply'u Nexus, zaraz się okaże, na którym zrobię, jak będzie wygodniej mi. I potem zrobimy 8 gate'a. Myślę, że nawet mógłbym zaryzykować i go zrobić bez Forge'a, ale to jeszcze sprawdzimy. Gdyż takie plus 1 by go wzmocniło. Albo może jakiegoś szybszego tego gate'a zrobić. Dobra, zrobimy na 16 supply'u. Nexus będzie w miarę dobrze. No i teraz czekamy chwilę tutaj na to, żeby zrobić gateway, a też na 16 supply'u. No i rzucę tego chronobusta, bo czemu by nie. I lecimy teraz budować pylona. On jest w górnym prawym rogu i teraz zauważył, co ja zagrałem. Więc trochę niefajnie dla mnie. No ale cóż. Hmm.
A, on zrobił jakiegoś 6 pula albo inne coś. No to świetnie. Skontrował mnie w ślepo. Nie. No to jest to ryzyko właśnie. Nie. Co za fart. Czysty fart. Nie no, to akurat moje ryzyko, tak szczerze mówiąc, które podjąłem. I on zrobił 9 pula. Nie, sorry, 10 pula. 10 pula zrobił. Nie no, na 6 pula to było za późno. Ale cóż, udało mu się. Zwarcie. Jego statystyki 877 na 849. No właśnie. Jak się tak otwiera, to też można łatwo przegrać. Coś się tu działo. Tak jest, będę w studio podczas BlizzConu. I będziemy streamować. A właśnie, jeszcze dzisiaj nie wiem, czy ten stream będzie jakiś taki specjalnie dłuższy. Bo muszę się trochę do tego też BlizzCona przygotować, a jutro nie wiem, czy do końca będę mieć czas, bo podobno mam coś na uczelni być. Co ty na to, aby po komentowaniu wpaść na kepca? Po komentowaniu BlizzCona to raczej nie ma opcji, bo to się skończy w nocy. Także odpada, ja będę myślał tylko i wyłącznie o spaniu i może o czymś jeszcze innym. O poduszce może. I będę iść spać. Dobra, go, go. Gdy ci jest smutno, gdy ci źle, Forgate, nie wstydź się. Indy, przyznaj, że nie pamiętasz builda, a nie mówisz, że jak mi będzie wygodniej. Nie chodzi o niepamiętanie builda, tylko na niektórych mapach ten dystans między mainem a naturalnym jest różny. Czasem po prostu jest lepiej wysłać. Ale są protości, którzy robią i na 16 supply'u, są protości, którzy robią na 15. Różnie bywa. Zależy od protosa. Ja robię różnie, ja nie preferuję ani jednej, ani drugiej opcji. Nie no dobra, okej, preferuję tą opcję na 16, ale bardzo często widzę jakiegoś nie najgorszego protosa, który robi na 15, którego sobie teraz nie mogę przypomnieć akurat w tym momencie. W każdym razie tym razem Terran, jakaś odmiana. Co tam słychać? Igor żyje sobie, studiuje i będę komentować blisko, no więc się trochę tym jaram, ale no. Będzie bardzo fajny weekend, potem będzie bardzo fajny tydzień. Potem będzie znowu fajny weekend, bo będę we Wrocławiu. No a potem się zobaczy. Potem może być mniej fajnie, bo chyba będzie trzeba temu właścicielowi mieszkania dopłacić. No ale cóż. O! Zwycięstwo! Tak jest. A, widzicie, ja na poprzedniej mapie przegrałem przez farta, a teraz wygrałem, bo coś tam, bo on wyszedł. Czyli widzicie, karma, na poprzedniej ten, było nie fair zwycięstwo mojego przeciwnika, teraz ja też tak wygrałem. Tak zawsze jest, tak zawsze jest. Jak zwykle dobro zwyciężyło. Ja sobie tylko odsączę tą torebkę z herbaty, chociaż taka była w niej za dużo i postaram się tak wymieszać, znaczy rozpuścić cukier mieszając, żeby nie brzęczało. W końcu teraz jestem w mieście, a nie w domku na wsi. Bo jakbym był na wsi i bym nagrywał wideo, to bym oczywiście brzęczał. Bo czemu by nie? I to był Highmaster Terran. Highmaster Terran 120, 111 to jego statystyki, 5 masterze. GG. Te emocje, te lasery. Kubusiek przesolił ryż. Mi się to chyba jeszcze nie zdarzyło, a robię ryż bardzo często. Tak jest, będę w studio z Zedem. I możliwe, że będziemy tylko w dwójkę z Zedem komentować w studio, sami w studio. Czyli już to tam będzie całkiem fajnie oskryptowane. Ale jak leciało to otwarcie? Pylon, Gate, Nexus, dwa gazy i Cybercore. Zależy, które otwarcie. Ale jeżeli chodzi o to otwarcie na Zerga, to tak. Wystraszył się. Tak jest, przeciwnik się wystraszył. A co my tu mamy? Okej, okay, ktoś jakiś link wkleił, ale z racji, że się gra rozpoczęła, to go nie otworzę jeszcze. Terran z Grandmastera, 51. Przed chwilą grałem na
Barkot chyba też 51 poziom, tylko że na mastera chyba gość nie awansował po takim wyjściu. Chyba że taki dobry był, że już wow. W każdym razie mapa ta sama, co na tego zerka dwie gry temu. Nie lubię jej za bardzo na Terrana. I lecimy. Trochę mi kusi, żeby zacząć od Nexusa na Terran na tej mapie, bo sporo Terran otwiera tutaj od Command Center. Ale... No dobra, niech może będzie, że tak się pokuszę. Nie wiem, czy to w ogóle jest warte zachodu, takie otwarcie. Warte tego ryzyka, no bo jak mi Reaper przyjedzie, to jest niefajnie. No i akurat na Terrana już lepiej zrobić na 15 supply'u Nexus i potem na 15 supply'u Gateway, bo no jest ryzyko, jest ryzyko. W sensie, żeby no szybciej był Gateway, o to chodzi. Dlatego nie na 16. Bo jak mamy szybciej Gateway, to potem mamy szybciej Gaz, potem mamy szybciej Mothership Core'a, bo tam ten Cybernetic Core, bla bla, wiadomo. Musimy mieć w miarę szybko tą obronę przeciwko Reaperowi. Bo jak Reaper do mnie przyjedzie, a ja nie będę miał nic, to jest źle. To się przegrywa na ogół. Czekamy na 300 mineralków i już probka jedzie postawić ekspandzik, go go go. Ekspandzik. Dobra. Jest od razu Gateway. Jest tak speak. Teraz dwa symulatory. Co myślę o komunikatach podprogowych i czy mógłbym je wykorzystywać, aby wpływać na częstotliwość dotacji z moich widzów. Nie mam pojęcia, nie znam się na przekazach podprogowych. Czy mógłbym jakoś wpływać? Można jedynie widzów zachęcać, ale tak wpływać, tak że manipulować, to nie, to raczej... Nie, po co się w to bawić? Zresztą nie wiem nawet, jak się do tego zabrać. Nie chodzi mi to po głowie, nie zasypiam z myślą, jak tutaj zmanipulować widzów, żeby przesłali mi moje 200 milionów. Dobra. Już mamy 16 probek w mainie, teraz do naturala je będziemy wysyłać. Wam też się przecina, nie powinno się przecinać, chyba że jest jakiś kłopot po stronie Twitcha. No i fajnie. Widzę, że on nie zagrał tego Reapera, przynajmniej nie wygląda na to. No mógł zagrać jeszcze Proxy i po prostu nie pokazywać Marines, ale on też chyba nie wie gdzie jest, no bo nie ma tej ACV, nigdzie nie przyjechała. Coś nie zwiedza mój oponent. Więc pewnie, znaczy ja zakładam, że on zagrał właśnie to otwarcie z... Command Center First, czyli zaekspował szybko, bo to taka mapa jest, że to jest na niej niezłe. Ja oczywiście wszystko inwestuję w ekonomię. O, jak widzicie, on jest tutaj, na górze, trochę mam farży tutaj. Od razu go odkryłem. Kurczę, tych Marines nie miał też za wiele. Oho! To dlatego nie miałem ich za wiele.
Wiecie co? Ja myślę, że jest teraz bardzo duża szansa, że on spróbuje mnie znowu czymś zaatakować za chwilę. O właśnie. Jaki map hack? Cóż za map hack, cóż za map hack. Ja teraz robię takie ciekawe zagranie. Może ciekawe. Nie wiem do końca co w nim takiego ciekawego, ale... Zrobimy milion stalkerów z Blinkiem i go zniszczymy. Znaczy zniszczymy, taki jest plan. Jak będzie to zobaczymy. Mothership Core chyba lepiej, żeby został w bazie. Stalkerami po tą rampę wolę nie podchodzi, bo to może być Marauder z powolnieniem, a jakbym stracił teraz te stalkery, to by było niedobrze bardzo. Więc no, chodź tam, chodź tam jakimiś jednostkami. No chodź. No jak widzicie, on tutaj już chyba się... Chyba przegrał to już. Tak myślę. Powiodło się! Ciekawe tylko w którym był steampack. Powiodła się taka ryzykowna taktyka i całkiem zabawna, której, która raczej nie powinna być grywalna, ale on trochę popełnił te błędy i wykorzystaliśmy to. Jego APM 126, więc nie za duży. O, to jest ten teren, co ma milion gier. 1265 na 1200 jego statystyki. On chyba jest jedyną osobą w Grandmasterze, która ma w ogóle, no... A nie, jest jeszcze jakiś też, który ma podobne statystyki. Może to on na drugim koncie. No ale dobra, protosta nie ma. Indie Sagat, jeżeli możesz odpowiedz od początku, bardzo mi to pomoże. Jeszcze tylko coś sprawdzę. Teraz będzie taka... Taki minimalny moment na odpowiedzenie. Dobra. I teraz odczajamy, co się tutaj dzieje. Czy chce te $100, czy nie? Oczywiście, że chce $100. Kto by nie chciał $100? Przejdźcie ulicą i spytaj, kto nie chce $100. Dobra, odczajamy. Tutaj gdzieś był chyba ostatni początek. Czy piję bez łyżeczki, żeby sobie oka nie wydźgać? Nie widziałem jeszcze osoby, która by sobie łyżeczką oko wydźgała, ale w sumie wyjmuję, bo jest talerz i sobie odstawiam. I piję z mojego garnka półlitrowego, który jest tak naprawdę kubkiem niby. Dobra, więc stream, tak jest, będzie stream bardzo fajny z BlizzConu. Nie, tu żadnej sugestii nie było w tym, że będzie nas dwóch studio. Spokojnie. Witamy nowe osoby oczywiście na streamie. Indy, powiedz co myślisz o komunikatach, a to już było, po komunikatach podprogowych. Jedziemy dalej. Gdzie studiuję? Studiuję w Ciechanowie, w Wiciowi. Indy Starka, co sądzisz o dzisiejszych... O jakości dzisiejszych kultywatorów sprężynowych. Nie uważasz, że stare są skaryfikatorami? Były lepsze. Ze skaryfikatorami? No, no, tak, tak, tak. Wiem o co chodzi. Wiem o co chodzi. Co my tu mamy dalej? Jaki wpływ na globalne ocieplenie? Co? Instagram, jak myślisz, jaki wpływ na globalne ocieplenie ma proces inkubacji jaj pingwinów królewskich?
Bardzo dobre pytanie. Podoba mi się. Jaki wpływ? Duży. Na pewno ma duży. Patrzymy dalej. Ale nam zrobiła nauczycielka geografii. Zrobiła nam właśnie abstrakcyjny raz taki sprawdzian. I właśnie było takie pytanie. I nie ściemniam tutaj. Było takie pytanie, nam zrobiła. I była ciekawa po prostu, kto jakie takie pytania, odpowiedzi udzieli, takich totalnie dziwacznych. I koleżanka tam jedna też właśnie skleiła taką odpowiedź, że w ogóle też. W ogóle, jakby ktoś wszedł do tego umysłu, to by nie wyszedł. Ale ten. No było zabawnie całkiem. I też tak jak właśnie powiedziała to pytanie, to wszyscy tak. Nie wiedzieli, o co chodzi, nie? Jakieś w ogóle, czego ona to od nas chce, bo ona była taka poważna i tak dalej, cisnęła nas ten, a tu nagle takie totalna abstrakcja. Dobra, idziemy dalej. Tam było coś o tulipanach i chyba jaki wpływ na temperaturę Ziemi miały rejsy Mikołaja Kopernika, chyba. Chyba to było to, jedno z tych. Nie, rejsy? Nie. Czy tam Kolumba chyba? Może Kolumba, czy nie? Kopernik chyba nie pływa do wiele, to raczej Kolumba. Ale możliwe, że w pytaniu też byłby Kopernik, bo to już takie w ogóle też pokręcone. Nie uważasz, że zeszłoroczny model z wspieniem stożkowym spisywał się lepiej? Nie wiem, o co pisze Siri do mnie. Momencik, jeszcze patrzymy dalej. Połączenie gwintowe toczone. Nie. Tu jedziemy w tę stronę. Moje dzieci. Dobra. No niestety Sincyriat nie odpowiem ci na te pytania. Musisz spytać innego fachowca. I patrzymy dalej, co jeszcze było. Czy studiowałem psychologię? Nie studiowałem psychologii. Informatykę studiuję. Ale psychologia też jest całkiem fajna. I z racji, że gram w StarCrafta, to psychologię trochę mam taką, nie najgorszą, myślę. W sensie jestem w miarę odporny. Jedziemy dalej. Kopernik. Największy polski podróżnik. Kopernik była kobietą. Ej, ale opóźnienie jest dość spore, chyba z 20 czy 30 sekund faktycznie. Czy gry z widzami? No dziś sorry, ale właśnie nie planuję. Chociaż może jakaś na koniec będzie. Jedna. Ale niestety nie więcej, bo muszę się trochę na blisko ogarnąć. I coś o tych graczach powiedzieć. Bo to nie jest tak, że ja wszystko wiem, to sobie jadę, komentuję jakieś tam jemy poprzednie, jest fajnie, albo jakąś ligę Cyberspot. Ja sobie też piszę jakieś notatki, żeby nie było. No. Żeby nie było niefajnie, tych kartek zawsze trochę tam jest. A teraz mam drukarkę i sobie wydrukuję. Więc będzie wow, nie muszę pisać wreszcie, tylko wystarczy, że wydrukuję. I napiszę najpierw na komputerze, ale wiadomo, że piszemy szybciej na komputerze. Chelksea, grałem chyba na niego. Zacznijmy od gateway'a. Tym razem. Marnuje się słońce na tej informatyce. Wodzianka czy Bigo? Zdecydowanie. Znaczy, w sumie wodzianki nie próbowałem, kurczę. Ale powiem ci, że Bigos już, jak samo słowo Bigos, to już jest zachęcająco. Ale wodzianki nie próbowałem nigdy. Zupy śląskiej. Widzę, że coś z batonami jest tym razem. Zaraz przeczytam. Indie są dwa batony, Twix lewy i prawy. To jak weźmiesz lewy w prawą rękę, stanie się on prawym wciąż, czy będzie lewym? Nie no, lewy Twix to jest jego nazwa, więc nazwa się nie zmienia, czyli trzymasz po prostu
prawego Twixa w lewej ręce. Czy prawą rękę w lewym Twixie trzymasz? Widzieliśmy Overlorda. Overlord przeleciał. O! O! Widzę, że jazda. Jakiś szybki spawning pool, pewnie też jakieś 9-10 około. Tak patrząc na zegarek, to coś takiego myślę. Ale się nam tutaj. Tak jest, prawą rękę w lewym Twix. Będziemy mieć zlotę, więc jest good. Tak się zastanawiam, czy. Nie no, chyba będzie dobrze wszystko tutaj. I teraz zrobię tak trochę inaczej, bo nie zrobię Mothership Core'a. Znaczy zrobię, ale to tam trochę potem. To najpierw zrobię dwa zeloty i potem... Potem będziemy dokładać jeszcze jednego Stalkera i z tymi Stalkerami zaatakujemy. Taki push zrobię w ramach testu, czy jest sens kontratakować, czy lepiej jest zainwestować we wczesnej fazie gry jednak wszystko w ekonomię po prostu. Dobra, jeden Stalker będzie do obrony. I powinniśmy dać radę. Ups, nie, żyj. Ha, bijemy go. Teraz będzie Mothership Core, dobiją mu tutaj to co trzeba. I teraz będzie Oracle. No więc jakiś tam sens niby jest. Robi drony dalej twardo. Dobra, żyjemy i to całkiem dobrze żyjemy. Ach, te mikro. Dobra, teraz mu wlatujemy do maina. Oracle. Siedem. Co ciekawe, nie zajął w ogóle ekstraktora, więc jest bardzo mocno do tyłu i mam też kontrolę nad mapą, myślę.
Ale miazga, proszę państwa, co za miazga w tej grze. Ciekawe, czy uda się to zniszczyć. Nie uda się, szkoda. To idziemy teraz armią naziemną. W międzyczasie możemy spokojnie zaekspować, bo tej szybkości jeszcze przez chwilkę nie będzie mieć, więc nic nam nie grozi poważnego. Dobra, teraz będzie lecieć orakel do jego trzeciej bazy, bo jest spora szansa, że on w tym całym hałasie, znaczy w tym całym zamieszaniu zapomniał zrobić tam spora. No, straciłem sporo tych sentry, kurczę, dobra, to nie było takie dobre. No i faktycznie zapomniał. A, nie mam energii, zapomniałem ją wyłączyć, dobra, to teraz niedobrze było. Zostawimy Feniksa na patrolu, żeby obczajał, czy on tutaj gdzieś jest. No, podczas tego ataku powinien szybciej się wycofać tego, co był tutaj w jego trzeciej bazie, żeby nie stracić centry. Ale i tak jest dobrze. Chyba nawet nie ma jeszcze tej szybkości do lingufon zrobionej. Musimy sprawdzić, co on tam gra dalej. Ja już teraz zrobię stalkery i będzie taki atak stalker immortal. I się tutaj stara zabudować chyba. O Jezus, Warhosty robi, dobra. Jesus. To się pobawimy z Warhosty chwilę. Dłuższą chwilę. Ale mamy też na nie niezłą odpowiedź, więc chyba tylko to jest kwestia czasu, żebym tę grę wygrał. Jedyny błąd tutaj mój, chyba większy, to jest to, że nie ma obserwatora. Znaczy większy, no błąd po prostu.
rzeczy niesamowity to nie jest, bo tego creepa też nie rozsiewa jak szaleniec. Wipery zrobił. Strata tych sentry teraz tutaj to nie była duża strata, bo... I tak na Sworn Hostage, tak. No dobra, może i trochę przydają centry, ale tak nie, i tak nie szczególnie według mnie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Zajmujemy czwartą bazę i masujemy jednostki. Jeszcze sprawdzimy na wszelki wypadek, co on gra. Z czegoś nie udziwnia. Jeszcze chyba nawet nie zajmuje czwartej bazy, więc jest nieźle. Ładnie, tutaj się coś tam dzieje, ale nic, nic wielkiego. Robimy imba kompozycję. Colossus Void Ray. Jeszcze w sumie Stormy by mogły być. Ale to za chwilę. Będziemy przełamywać Sworn Hosty. Ci, którzy mają problemy ze Sworn Hostami, to można tak na nie grać właśnie. Colossus Void Ray, tylko potem jeszcze trzeba dorzucić koniecznie Stormy. Aj. O, nie trafiłem w Vipera. O, teraz może trafiłem. O, tak średnio też. Aj. Jak widzicie, przewaga była na tyle ogromna, że tutaj nawet mogłem taki nie najlepszy atak wykonać i jest i tak miazgo. Zniszczyliśmy mu bazę, teraz wycofanie. Przechodzimy też powoli w Stormy. Będziemy mu zniszczyć bazę po prawej stronie. Przejmujemy też Ksunagi koniecznie. A, nic tutaj nie zajął. Dobra. Z
Przydałbym się trochę ten creep poczyścić, ale zrobimy to bezpiecznie z samymi stalkerami. Żeby przypadkiem czegoś nie stracić. O właśnie, bo on tutaj już chyba knuje coś. W międzyczasie też zrobimy atak tutaj do jego naturala. O, chyba mi wyciągnął coś, no właśnie. O, boi się Storma, jeszcze go nie mam opracowanego. Bój się. Dobra, jest Storm, teraz można znowu go tutaj przełamywać. Lordy zrobię. Całkiem pomysłowo. No nie, poważnie, to mogę przegrać. Co za imba. Saturujemy dalej, zbieramy limit, żeby może nie przegiąć jednak. Może 4 bazy na 4 bazy i on się trzyma. Chyba przesadzam też trochę z Kolosusami, bo z drugiej strony już chyba on przechodzi w te swoje jakieś Birdlordy. Ale cały czas na pewno mam lepszą ekonomię niż on. O, 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 przydałoby się to zniszczyć, te Vipery, to by było super. Staram się może jakiegoś przechwycić. O rany, ale się kampi. Idealnie trzymał tu grupkę jednostek, chyba że od początku tej gry. Oj, to będzie znacznie dłuższa gra niż powinno. Jeszcze Oracle mi chyba brakuje. Podejście kolejne. O, o, dobrze, wyszedł trochę.
Dobra, ciśniemy dalej. Dobra, on chyba nie zrobił specjalnie nic naziemnego. Więc ja sobie tutaj powoli go zacznę atakować. O! Chyba poszedł się bronić. O, poszedł się bronić. Straciłem high tempery. O nie. O, wipery, wipery. Dajcie mi wipery. No ale no robię tych koruptorów, o wow. Ale teraz on nie może mi niszczyć tej stalkerwy. No wreszcie coś tu zaczynam biec sensowniejszego. No, nie, straciłem miliony high templarów. Dobra, kontra koruptory robimy Vydraina i Stormy. Nie ma jakieś to tutaj. Trochę ulepszenia zapominam, co dość mocno. Dobra.
No, rób się. Dobra, teraz jest taka takie mocne odwrócenie uwagi tymi zalotami. No w sumie nawet nie mocno, mega mocno. Jedziemy mu do maina, bo on ma tutaj technologię. I kurczę, w międzyczasie też przydałoby się coś tutaj innego jeszcze zrobić. Szkoda, że nie mam szarży. To by się bardzo przydało. Czy ja tutaj coś jeszcze mam do zbierania? Chyba nie. Dobra, trzeba będzie walczyć o jakąś ekspę. Ups, to nie chciałem tego zrobić, sorry. Nie no, może spróbujemy zaekspować na tą stronę mapy, tylko musimy Xulnagi przejąć. I jeszcze gdzieś tutaj jest obserwator, jest. Aha, on tutaj sam będzie chyba próbował ekspować. No, zdecydowanie będzie próbował tutaj ekspować. Dobra. A w ogóle ja tutaj nie mam wydobycia. Chyba mi zniszczę tego Nexusa. Robię zalotów milion, bo czemu by nie? Podobają mi się te swarmhosty kompletnie. Nie ma za bardzo gdzie jak zaatakować. Ten jeszcze stawia tych sporów, jest fajny. No nic, zbieramy dalej limit. Emocje jak na grzybach. To jest ostatnia gra na 100%. Taka długa. Nie, żebym narzekał, ale... Ale jednak... trzy kolosy, trochę mało. Jeszcze jeden by się przydał, żeby przez te lokusty się przedzierać. Przejdziemy po Swarmhosty teraz.
Dobra, ciśniemy teraz chyba już do końca, bo nie ma wyjścia. No dobrze mu to wyszło. Ale z tą kampą to widzę ciężko przeprawę cały czas mam. I tam też na nią nie grałem. No ale tej gry akurat przegrać nie powinienem, mimo takiego... Znaczy, przez ten początek taki dobry dla mnie. 93-43 tego statystyki, więc ma całkiem niezłe. Kurczę, moja gra była. Ale kampa jest imba. Dobra, odpowiadamy na pytania i się zawijamy. Wyszło całkiem... Chociaż nie, no to dobra, okej. Okay. Zazwyczaj były takie, teraz 2 godziny, teraz wyszła godzina 30 około. Ale całkiem w porządku. Dobra, jak chcecie, możecie zadawać pytania i zaraz lecimy. Trzeba się trochę ogarnąć na bliską. No dobra, widzę, że nie można sobie pozwalać nawet mimo przewagi na 1A. Indy, kończ, bo czat czeka na twoje odpowiedzi. Lud się domaga. No dobra, to lecimy od początku. Czy pomógłby mi ktoś? Ogólnie to gram z Ergiem High Plat i chcę zmienić na Terrana. Nie mogę. Wiadomo, że przegrywam. Znaczy, no normalnie jest, że jak zmieniasz rasę, to dużo teraz będziesz przegrywać. Ale no w końcu się to zatrzyma, siłą rzeczy. W końcu zaczniesz wygrywać. Korux mu zadał pytanie pomocnicze, czy gra Feste 2 dla pieniędzy, czy dla fanu. Nie no, sens jest, żeby zmienić rasę, jak wam się inna rasa nagle bardziej podoba, no to zmieniajcie, czemu by nie. Ale ogólnie, no to zawsze jak się gra daną rasę, to się napotyka jakieś trudności, czy jak myśli może o zmianie na inną. Ale to tam, według mnie jest niedobry kierunek, po prostu trzymamy się naszej rasy, jeżeli... No chyba, że wam macie większy fan właśnie z grania inną rasę, to wtedy sobie zmieniajcie, czemu by nie. Patrzymy dalej. To jest matura dla Indiego, podobno ogarnię. Nie mam pojęcia, o co chodzi z tymi pytaniami z kultywator sprężynowy i tak dalej, nie kumam. Patrzymy dalej. Indy, mam czasami takie wrażenie, jak oglądam twoje gry, że ty jesteś jakiś Balcerowicz SC2 z dużo kasy, mało wojska. No tak, tutaj w pewnym momencie miałem trochę te nadwyżki faktycznie i ich nie wydałem najlepiej. Indy, skopię ci tyłek 1-1. To wbijaj do GM-a i gram na laderze. I ciśniemy. Indy, jak to przeczyta, to będzie wymagał opieki psychologa. Nie wyjaśnię, co to jest ten kultywator. Już o to mnie o to nie pytajcie. Ja naprawdę nie wiem, co to jest. Lokusty, tak jest.
Nie bądź zły, indy trochę CS-a. Z CS-a może w, najbliż... znaczy w najbliższym czasie, w sumie nie wiem kiedy w najbliższym czasie, ale może się pojawić taka leciutka kompilacja, jakieś tam dwa ace'y i jakieś fajne zagranie z mojej strony. Bo mi się zdarzy od święta zagrać w CS-a i dzisiaj na przykład ace'a zrobiłem, a mimo że jedną grę tylko zagrałem, ale całkiem fajnie. Patrzymy dalej. Nie ma pytania, nie ma pytania, zwykła dyskusja. Nie wiem, zrobię na wszelki wypadek upgrade plus 2 zasięg do Feniksów. Aha, Kubusiek się tutaj martwił, że jakiś mass switch muty mógłby być. Znaczy, no niby tak, ale... miał trochę słabo to ekonomię do pewnego momentu. Nie no, faktycznie jakiś switch mass mutaliski niby jest opcją, ale... I tak miałem te 4 Stargate'y. Nie, chyba mało jaki zerk robi w takich momentach switch. Chyba, że widzi, że Protoss totalnie nie będzie przygotowany, bo na przykład ma strasznie mało kasy. Patrzymy dalej. Czy znacie jakichś polskich graczy ST2, którzy grają Terranami? No na przykład Soul, Mishu, Tystar, kiedyś Tarson, ale teraz on już nie gra. Uważam, że Indy powinien pauzować mecz i włączyć się do dyskusji. Indy, jakie mam ulepszenia? No te ulepszenia faktycznie nie najlepsze, tam powinienem bardziej ulepszać powietrze. Fajny trik na dodatkowy gas F10 plus K. Znaczy ja mam akurat F10 plus N. Kapitulacja to w polskiej wersji. Tak jest, tutaj ktoś na to zwrócił uwagę. Jakieś tam pytania normalne. I ktoś dowcipy nawet opowiada. Opowiadanie dowcipów na czacie oczywiście jest dozwolone. Jak najbardziej. Znowu pytanie o teren polskich. Ile stream ciągnie mi RAMu? Szczerze mówiąc chyba jakoś nie strasznie dużo. Głównie streamowanie obciąża procesor i on jest najważniejszy. Ale na przykład teraz zużycie RAMu mam 6,2 GB. Ale też sporo z tego zabiera Chrome. Znaczy sporo, nie wiem, może nawet kilkaset. Więc nie tak dużo potrzeba do StarCrafta. No to 8 giga to minimum, powiedzmy takie. Ale to nie jest jakoś dużo. Skąd wiecie, jakie jednostki budować, żeby kontrować przeciwnika? No po prostu najprościej jest obserwować dobrych graczy, jak je kontrują. Na przykład teraz jak będzie BlizzCon, to oglądajcie BlizzCon i tam będziecie widzieć, jak ci najlepsi zawodnicy kontrują dane kompozycje. Śledzić turnieje i w ten sposób według mnie najprościej sprawdzić, co jest dobre na jaką rasę i jakie zagrania są skuteczne. No bo inaczej pewnie ciężko jakoś tak znaleźć jakąś super encyklopedię, nie wiadomo jaką, bo to jeszcze zależy od naszego otwarcia, co możemy zrobić. Jaka jest najlepsza opcja w danym momencie, bo każdy wie, że Voidreye kontrują, załóżmy, Siege tanki, ale nie mamy Stargate'u, więc musimy kombinować inaczej. Dobra. Od jakiej rasy zaczynałem grać? Od Protossa w SC1. Od początku to był Protoss. Potem w dwójce przez chwilę chciałem pograć Zerkiem, pograłem, ale jakoś tak zostałem przy Protossie, bo w Protoss grałem w jedynkę. I jakoś mi została ta rasa. Jakieś dalsze pytania. Czy zrobisz jakiś poradnik dla Zerka Diamond Plat? Zależy, co masz na myśli, ale w najbliższym czasie nie planuję takich poradników typu samo zagranie i coś tam. Możliwe, że się one kiedyś pojawią, ale w najbliższym czasie raczej nie, bo mam trochę właśnie rzeczy do roboty. StarCraft nie jest jedyną rzeczą, jaką robię, niestety. Póki co. Więc nie wiem, jakoś tak za bardzo tych poradników myślę, że nie będę robić. Ale kto wie, może jak będzie jakieś większe wolne, to się szarpnę i coś zmontuję. Co zrobisz z pieniądzami z naszych krwawic? Znaczy, plan jest taki, żeby dokupić ramy do tego komputera i też muszę kupić sobie laptopa na studia i na przykład jak podróżuję na jakiś event, to praktycznie nic nie robię. Czasem piszę jakiś scenariusz albo coś, co powinno być w filmiku. Na przykład jak były to parady zawodowego gracza, wersja druga, 2 godziny, no to ja musiałem najpierw do niego napisać, co właściwie w nim ma być. To nie jest tak, że usiadłem i nagrałem, tylko najpierw musiałem sobie spisać, to czasem takie rzeczy sobie zapisuję różne.
I tyle. I śpię. I jem czekoladę. I słucham muzyki. Więc sobie jakiegoś laptopa myślę, że kupię. I będę na nim działał. Tam na uczelnię się też przyda. I do pracy. Ile gram już w SC2? W SC2 gram około 4 lata z przerwami. Jedziemy dalej. Dowcipy o balansie też. Jakiekolwiek dowcipy mogą być, byleby nie były jakieś straszne. Chociaż w sumie straszne, to może też mogą być. Dobra. Czy Raven wbił Mastera? Z tego co wiem, to nie. Jak nazywa się ten protoski gościu, który informuje nas o braku minerałów czy pylonów? Nie mam pojęcia, jak się nazywa ten protoski gościu. Szczerze mówiąc, Judikator chyba. Możliwe. Judikator. Ktoś może to sprawdzić i wkleić na czata, jak się nudzi. Dobra. Dzięki wszystkim za oglądanie. Trochę dzisiaj krótszy stream, ale minimalnie. Możecie mnie śledzić na Facebooku, YouTubie, Twitterze, Twitchu i na dole mojej strony indistarcraft.com są powiadomienia na e-maila, jak chcecie się zapisać na subskrypcję. Jak wam się podoba stream, to możecie mi coś przesłać na PayPalu, bo tam się to wyświetla na streamie, jest fajny dźwięk. I to tyle, do zobaczenia następnego razu, miłego dnia, do zobaczenia w piątek na BlizzConie, na streamie. Będzie oczywiście info na Facebooku i myślę, że też na YouTubie i w kalendarzyku też to jest zapisane, także zapraszam i to tyle. Miłego dnia, czy tam nocy. Dnia to jutro, dzisiaj noc. Bye bye.